cześć w ten piękny czerwcowy dzień, który jest zaraz po tym, jak wziąłem udział w Mistrzostwach Polski w pamięci. Chciałem troszeczkę o tym opowiedzieć, bo było to bardzo fajne przeżycie. Jakie w ogóle miałem nastawienie do tego, zanim podszedłem? To był generalnie mój debiut w sporcie pamięciowym i nie miałem w ogóle za bardzo czasu, ani nawet planu jakiegoś treningowego, tak? Więc byłem tam bardziej dla zabawy i chciałem poczuć ten klimat, jak to jest. Bo wcześniej czytałem o sporcie pamięciowym tylko w książce Joshua Foera. Wiecie, coś takiego, że no jest pewna grupa ludzi, która się zbiera raz na jakiś czas, zapamiętując sobie cyfry, słowa, obrazki, ale jest to grupa bardzo zamknięta i kto wie, gdzie to się w ogóle dzieje i co tam się dzieje. I mówię, kurde, ja też chcę zobaczyć, jak tam jest, zwłaszcza, że już tych technik trochę liznąłem, prawda? Z tym, że ja te techniki pamięciowe oczywiście bardziej rozkminiam w kontekście nauki, w kontekście pracy, w kontekście codzienności. Nie miałem jakby okazji jeszcze bawić się w sport pamięciowy, poza tym, że raz na jakiś czas próbuję się w Memory League, czyli takiej aplikacji do trenowania imion, właśnie twarzy, też tam są numery, ale to było takie bardziej dla fanu. I też się wybrałem dla fanów wczoraj na imprezę organizowaną przez braci Boral ze szkoły Best Brain. Na maksa szacun. Fenomenalna inicjatywa. Przede wszystkim dlatego, że jest tam bardzo dużo dzieci, których rodzice tak na maksa wspierają w tym rozwoju umysłowym. To jest po prostu fantastyczne doświadczenie. Widzieć, że rodzicom zależy na tym, żeby te dzieciaki rozwijały się pod kątem poznawczym, pod kątem właśnie umiejętności operowania pamięcią, no coś fantastycznego. Było to oczywiście kategorie dorosłych. Dorosłych też generalnie było mniej więcej tyle, co dzieciaków i młodzieży, więc każda grupa mniej więcej porówno miała tych 30 uczestników. Mega sprawa. Miałem okazję sprawdzić się w różnych konkurencjach. Te konkurencje to były kolory ze słuchu na przykład, to były obrazki, sekwencje obrazków na czas, cyfry, również były słowa i moja ulubiona, czyli wymyślony język obcy. To oczywiście okazało się najlepszą kategorią dla mnie, bo jak mam powiedzieć szczerze, w większości konkurencji dawałem ciała, bez szału tam generalnie poszedłem. Nie miałem zbytnio strategii, taktyki. Ja generalnie jestem dość dobrze obeznany, jak też robiłem sobie rekonesans i pytałem innych uczestników, jestem dość dobrze rozeznany w kontekście teorii. Mam sporo wiedzy teoretycznej, jak się używa technik, jakich strategii powinno się używać, jakich pałaców pamięci, etc. Natomiast nie miałem za bardzo wprawy ani możliwości, żeby potrenować na szerszą skalę, wobec czego inni uczestnicy byli zdecydowanie bardziej wytrenowani, co na starcie dało im ogromną przewagę. Ale zdarzyła się konkurencja właśnie pod tytułem Zapamiętywanie słów z języka obcego, wymyślonego. I okazało się, że jestem w tym całkiem niezły. Mam praktykę z tego, że uczyłem raz, że swoich klientów, dwa, że siebie samego, też języka obcego, właśnie metodą słów zastępczych, która bazuje oczywiście na... Co tam się dzieje? Która bazuje oczywiście na tym, że zamienia się właśnie słówka, które są w języku obcym, no takie, które bardziej się nam obrazowo kojarzą z językiem polskim. No i zadziałało. Byłem bardzo bliski pobicia rekordu. Myślałem w ogóle, że go pobiłem, ale okazało się, że trochę słówek jednak zabrakło. I bardzo fajne trzecie miejsce. Dostałem medal brązowy w tej konkurencji. W całej reszcie byłem raczej na szarym końcu. Tam w cyfrach bodajże byłem troszeczkę lepiej niż pozostałych, ale generalnie te słowa wyszły najlepiej. Bardzo mnie to zmotywowało do tego, żeby próbować się dalej. I powiem wam, że życzę wam, żebyście właśnie spróbowali sobie tego eventu, który mam nadzieję odbędzie się również za rok. Dostałem taką obietnicę, że będzie, więc trzymam za słowo. Bo jest to mega inicjatywa. Ćwiczmy swoją pamięć, zarażajmy tym dzieciaki, bo jak powiem wam, jakie one wyniki mają, jakieś niesamowite liczby. Kilkadziesiąt cyfr w minuty, kilkadziesiąt albo nawet setki obrazów w minuty. Coś nieprawdopodobnego, że w takich małych umysłach jest taka ogromna moc. One zawstydzają nas, dorosłych, po prostu w sposób niebywały. I wszystko za sprawą właśnie Tobiasza i Bartka, których serdecznie pozdrawiam. Jesteście naprawdę autorami wspaniałej inicjatywy. Cieszę się, że właśnie mam możliwość. Jestem bardzo wdzięczny za to, że mam możliwość doświadczyć tego sportu pamięciowego w Polsce.
I uważam, że powinniśmy go promować. Powinniśmy go promować, bo w czasach, gdy opanowuje nas technologia, nasz mózg powinien być jeszcze bardziej na celowniku, abyśmy nie rezygnowali z operowania nim. Dlatego zapraszam Was do uczestnictwa w kolejnych mistrzostwach. Mam nadzieję, że znowu będzie w Warszawie i będę miał blisko, bo jest to coś, na co czekałem. Coś, czego warto doświadczyć, nawet jak się nie ma doświadczenia, to i tak jest świetna zabawa, fantastyczna atmosfera. Bardzo, bardzo polecam.